Trenerze, takiego właśnie obrazu spotkania spodziewał się Pan dziś w Bielsku-Białej? Tak, no nie przyjechaliśmy tu w roli faworyta. Przyjechaliśmy powalczyć i myślę, że nie przynieśliśmy wstydu. Znamy wartość przeciwnika. Jesteśmy już myślami przy następnym meczu. Tutaj zostawiliśmy serce, powalczyliśmy. Na tyle nas było stać dzisiaj. Wynik jest taki, jaki jest, ale myślę, że nie sprawialiśmy wrażenia, że jesteśmy aż tak bardzo słabi. Niewątpliwie wartością dodaną gliwickiej drużyny był dzisiaj golkiper Ilia Chremza. No tak, Ili to jest debiut, wypadł nam przed meczem Barteczka, więc Ilia, myślę, że przy nawet tylu puszczonych bramkach można go określić jako bohatera, który nie doprowadził do jakiejś katastrofy, a wynik jest w miarę przyzwoity, jak na takie klasy, różnice klas między zespołami. Wiem, że cel na finisz pierwszej rundy sezonu to jeszcze zapunktować. No po cichu myślimy o 6 punktach. Mamy teraz 2 mecze, jeszcze 3 mecze i z tego przynajmniej w 2 chcielibyśmy zapunktować, ażeby przepracować przerwę między rundami. Serdecznie tego życzę. Dziękuję. Wynik powszechnie znany, 8-2 dla rekordzistów. A czy wiesz, Pawle, ile razy piłka odbijała się od aluminium bramki rywali w tym spotkaniu po Waszych uderzeniach? Myślę, że sporo, aczkolwiek musiałbym strzelać. Możesz się pomylić o jedno. O jedno? No, to naprawdę duży bagaż. Myślę, że 7 razy. Trafiłeś w punkt. Ale zanim zaczęliście metodycznie kruszyć ten gliwicki mur, długo trzeba było czekać. Tak, nie zawsze każdy mecz będziemy zaczynać z wysokiego C, jeżeli chodzi o skuteczność. Tu trzeba przyznać, że bramkarz gliwiczan fajne spotkanie zagrał. Pomimo tych 8 bramek, to trzeba przyznać, że naprawdę wiele sytuacji zachowało się perfekcyjnie. No i mieliśmy trudności na początku. Tutaj rozpatrywałbym naprawdę w fajnym wejściu bramkarza gliwiczan, bo raczej on jest chyba nie jest pierwszym bramkarzem. Spodziewaliśmy się innego rozwiązania, ale my graliśmy swoje, cierpliwie budowaliśmy. Fajnie, że neutralizowaliśmy kontrataki właśnie nowej. No i zagraliśmy swoje i to dało bagaż na pierwszą połowę dość niezły. Co warto zauważyć, mimo straconych 2 goli w drugiej odsłonie, zagraliście 2 w miarę równe połowy. No jednej plus drugiej prezentowej, o tak. No tak, na pewno fajnie 2 równe połowy, bo to ostatnio mieliśmy, można było nam trochę zarzucić, że te drugie połowy nie wyglądały najlepiej. Trener na to uczulał, no i w tym meczu udało się zrealizować to. Tak jak mówię, cierpimy cały czas, też budujemy pewne założenia, bo nie jest tylko to, że wchodzą młodzi zawodnicy i ta gra ma całkowicie inaczej wyglądać. Wręcz oczekujemy, że ta gra będzie wyglądać na wyższym poziomie, na minimum takim samym, jak nie wyższym, bo każdy walczy o skład i młodzi zawodnicy też to muszą pokazać. Na koniec Twój komentarz do dzisiejszego losowania pierwszej rundy Ligi Mistrzów. Mamy rumuńskiego oponenta. No trzeci raz w ciągu trzeciego roku spotkamy się z drużyną Rumunii. Na pewno będzie fajna, poukładana drużyna, bo futsal rumuński jest taki zawsze dobrze wzmocniony, często obcokrajowcami, aczkolwiek tam zobaczymy, czy zostaną wzmocnieni, bo z tego nawet nie analizowałem jeszcze tak na szybko, ale spodziewam się na pewno trudnego meczu. No i co, no i znów powalczymy z Rumunią o tą 16. Oby tym razem pierwsze zremisowaliśmy, który był tym remisem zwycięskim. W tamtym roku nieszczęśliwie przegraliśmy, bo mogliśmy też wygrać czy zremisować, był naprawdę równy mecz. To pozostaje nam tylko wygrać. Sporo walki, sporo serca, sporo zaangażowania po stronie gliwiczan, ale wynik taki, jakiego się spodziewałeś, Zbyszku? Nie nawet. Bo tak prawdę mówiąc, po naszych ostatnich meczach i sytuacji, w jakiej jesteśmy, można było się spodziewać dużo, dużo, dużo więcej, prawda? Bo na pewno nie chcieliśmy zagrać tak jak tutaj chyba Katowice, tak? Gdy był wynik bliski 20, także no taka jest prawda. No dzisiaj byliśmy tylko tłem dla drużyny rekordu. Zagraliśmy na tyle, ile potrafiliśmy, no a na chwilę obecną, że nie potrafimy zbyt wiele, więc uważam, że wynik nie był zły. Na co liczysz jeszcze przed zakończeniem pierwszej części sezonu? Trener po cichu mówi o 6 punktach. No każdy zawodnik grając ma jakieś ambicje, więc no ciężko powiedzieć, żebym nie liczył na tych czterech kolejkach nie zdobędziemy żadnych punktów, prawda? Bo to jest jedyna opcja, żebyśmy mogli pozostać w ekstraklasie, a te punkty, które na chwilę obecną nazbieraliśmy, to jest po prostu wszystko mało i musimy punktować, no bo bez tego druga runda
druga runda może być praktycznie skazująca nas na spadek. Dzięki serdecznie za dzięki. Trener zadowolony z wyniku oraz gry? Tak, w większości meczu, tak. Myślę, że w większości tego meczu wyglądało to bardzo dobrze. Były słabsze momenty, ale to były jakieś kilkuminutowe może i może początek drugiej połowy, ale ogólnie trzeba być zadowolony i z wyniku, i z postawy zawodników, i z wykonania swojego zadania. Jeśli się czepiać, to chyba tylko skuteczności. Mimo 8 goli. Tak, mimo 8 goli mogliśmy już w pierwszej połowie strzelić co najmniej 5-6 więcej. W drugiej pewnie też, no, mógłby być spokojnie wynik dwucyfrowy. No ale widocznie nie można mieć wszystkiego. Może mam taką nadzieję, jestem przekonany, że zostawiliśmy sobie trochę na następny mecz. Następny mecz już w sobotę właśnie, AK na Orzeł. Jakieś specjalne założenia na to spotkanie, na tą konfrontację? No tak, no założenia zostaną przedstawione zawodnikom i oni muszą te założenia wykonać. Na pewno jest to drużyna, do której trzeba się specjalnie przygotować i nie można popełniać błędów. Przede wszystkim w defensywie to można być spokojnym o wynik i wiadomo, ta skuteczność musi być poprawiona i wtedy możemy się cieszyć z 3 punktów w sobotnim meczu. No i pytanie tego dnia. Rumuńskie United Galatii w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów rywalem rekordzistów. Spotkanie w Bielsku Białej w styczniu. No tak, nie miałem swojego faworyta w tej grupie. Nie byłem przekonany, która z tych drużyn jest najsłabsza. I nie miałem swojego życzenia, więc przyjąłem to, co jest. No, trzeci raz będziemy się mierzyć z drużyną rumuńską. Najwyższy czas wygrać. Raz mieliśmy zwycięski remis, gdzie awansowaliśmy do elit, więc na pewno mamy dobre wspomnienia przeciwko drużynom rumuńskim i liczę, że historia lubi się powtarzać, że tutaj u siebie wygramy i znów zameldujemy się w najlepszej 16 w Europie.